miękczony przez pana posła, to proszę, najpierw Unia Polityki Realnej. Proszę hardkorowców. Dobrze, to zaczynamy. Lech Walicki, Unia Polityki Realnej. Na początek taki krótki cytat. Większość polityków oderwało się od rzeczywistości. Liczy się zdobycie lub utrzymanie władzy. Dobre wrażenie, PR, słupki poparcia. Polityka zamieniła się w jedną wielką manipulację uczuciami wyborców. Jest to dosyć trafny fragment programu PJN-u. O ile jest w tym programie kilka takich punktów, pod którymi sam bym się podpisał, o tyle całość właśnie sprawia wrażenie takiej manipulacji na uczuciach wyborców. Zaoferować jakieś reformy, ale niezbyt odważne, żeby tam komuś nie zrobić krzywdy przez przypadek samą ofertą, albo jakieś rozwiązania naiwne typu odpowiedzialność premiera za słowa wypowiedziane w exposé, zupełnie nierealna rzecz. Generalnie wszystko, co robicie, sprawia wrażenie, jakbyście szukali sobie takiego miejsca na polskiej scenie politycznej, takiego ciepłego, bezpiecznego miejsca pomiędzy Platformą i PiS-em. Pan zresztą też tak się wypowiadał dzisiaj. A poza tym, jak można wierzyć w taki program, skoro nie tak dawno Paweł Poncyliusz na jednym ze spotkań, zapytany o to, jaki będzie program, powiedział, że w zasadzie jest to nieistotne, ponieważ i tak nie będziecie rządzić samodzielnie, więc będziecie musieli się podporządkować większemu koalicjantowi. Jak w takim razie mają się te słowa, te, które przytoczyłem na początku do tego wszystkiego i właściwie... Czym jest ten PJN, jakby mógł powiedzieć? Po pierwsze, to jest tak, że Poncyliusz odwołał te słowa, on mówi, że on nie powiedział takich słów. Po drugie, nie ma pan racji mówiąc o tym, że myśmy sobie wybrali bezpieczne miejsce między PiS-em a Platformą, bo to jest niebezpieczne miejsce, bo to są dwa wielkie kolosy, które próbują nas zmiażdżyć. Ale, jedyne bezpieczne dla was. Jedyne naturalne. Znaczy my nie możemy udawać, znaczy tworzyć programu takiego. Program jest trochę napisany jakby właśnie pod to miejsce. Okej, to ja spróbuję pana przekonać, że my jesteśmy dzisiaj, szanując UPR, ale wiedząc, że ma nikłe poparcie społeczne. Tylko tyle. To nie znaczy, że nie należy na was głosować. Tylko, że rozumiem, że to jest fakt. Otóż my jesteśmy dzisiaj z tych trochę większych partii politycznych, najbardziej wolnorynkową partią, na którą być może wyborcy UPR-u będą w stanie oddać głos. No, bo ale my jesteśmy... wy, to znaczy kto? Wojciech Mojzesowicz, Elżbieta Jakubiak, Paweł Poncyliusz czy Marek Migalski? Pan, może jest... Michał Kamiński, który w PiS-ie był zwolennikiem sojuszu z SLD, o czym pan zapomniał chyba. Wie pan, to jest tak, że jeśli tworzy się jakieś środowisko polityczne, to zawsze może pan wyciągnąć kogoś, kto w tym środowisku stanowi... Ale wy stanowicie bardzo małe środowisko, tak. Więc fajnie by było, żeby była jakaś spójność. Nie, ale to ta spójność jest przy linii programowej i przy deklaracji programowej. I pan wyczytał jeden z tych elementów. To znaczy podejrzewam, że program poznaliśmy nie tak dawno i to obaj. No nie, no, nie, no, pan, no nie tak, pan go nie pisał. No nie, no nie, tak, pan, nie, pan nie tak dawno, dlatego że myśmy jako partia zostali zarejestrowani tydzień temu, a jako środowisko ukonstytuowaliśmy jakieś 3 miesiące temu. Otóż ja twierdzę, że dzisiaj z tych wszystkich... My dzisiaj mówimy jasno rządowi Donalda Tuska, że jesteśmy dzisiaj najbardziej wolnorynkową partią w Polsce. Jeśli Donaldowi Tuskowi brakuje głosów bądź odwagi... Donald Tusk też tak mówił i niczego to no nie tak, zmieniło. I ma pan rację, i niczego to nie zmieniło. Czyli to oznacza, że każdemu następnemu politykowi, który to mówi, będzie pan nie wierzył? No takie są tutaj słowa, mogę panu przeczytać jeszcze raz. Liczy się zdobycie lub utrzymanie władzy, dobre wrażenie, PR, słupki poparcia. No tak, tylko że my to chcemy zmienić, jak rozumiem, prawda? Znaczy to nie jest tak, że my mówimy, że liczą się słupki poparcia i my właśnie tak uważamy. Panie, znaczy, chcecie, że tak chcemy robić. Chcecie robić dobrego wrażenia? Nie, chcemy, tylko chcemy robić przede wszystkim dobrą robotę. I jak pan wczyta się w nasze postulaty programowe, to dzisiaj ci, którzy naprawdę są za wolnym rynkiem, za konkurencją, powinni się podpisywać pod nas. PiS-owi się nie chce, a Platforma po prostu zdezerterowała. Z tego miejsca zdezerterowała. Ci, panie którzy są pośle, za wolną konkurencją, są rozczarowani Platformą. Czyli jednak uśmiech do Unii Polityki Realnej. No, ale od początku. Ale nieodzajemniony. My mamy nadzieję, bardziej spójne środowisko, więc panowie, nie będzie przynajmniej takich dylematów. Panie i panowie, proponuję...